W Polsce w 10 gminach ma ruszyć test bezwarunkowego dochodu podstawowego, który będzie wynosić 1300 zł. Program pilotażowy ma potrwać 2 lata. Dochód gwarantowany charakteryzuje się tym, że będzie przysługiwać każdemu, niezależnie od dochodu, pracy czy też posiadania dzieci. Jest to forma eksperymentu, która ma sprawdzić, jak pieniądze zostaną spożytkowane. W Holandii 25% gospodarstw rolnych będzie musiało zostać zlikwidowanych. Jest to związane z rządowymi planami redukcji emisji tlenku azotu. I to wszystko do roku 2030. Tak, tak, likwidujmy gospodarstwa rolne, a potem głodujmy. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Siergiej Aksjonow, przywódca okupowanego Krymu, jest zdziwiony spadkiem liczby turystów. Liczba turystów zmalała o 40% w porównaniu z rokiem 2021. Jak podała agencja Reuters, Arabia Saudyjska, będąc największym eksporterem ropy na świecie, od kwietnia do czerwca tego roku zwiększyła dwukrotnie import ropy z Rosji.